15 kwietnia mieszkańcy sołectwa Sowiniec-Sowinki wybierali nowego sołtysa. Poprzedni został odwołany przez lokalną społeczność kilka tygodni temu. Wybory odbyły się w świetlicy na terenie Sowinek. Przebiegły bardzo spokojnie. Co ciekawe, do wyborów stanął także odwołany wcześniej sołtys. Mieszkańcy postawili jednak na nowego człowieka. Liderem sołectwa została pani Klara Kurowska. Daniel Markowski, głosów 9 i pani Klara Kurowska, głosów 26. A jak pani ocenia dzisiejszy wynik wyborczy? Jakie poparcie? No to jest wola ludzi. Wola ludzi. Cieszy się pani z wyboru? Ja się nie cieszę. A czego się pani obawia w związku z nową funkcją, którą pani teraz przed chwilą... Ja tak chodziłam. Chociaż nie byłam sołtysem, tak chodziłam. W pracy na rzecz mieszkańców pomagać jej będzie Rada Sołecka. Magdalena Mazurczak, głosów 13, Wiesława Piechota, głosów 19, Waldemar Szabo, głosów 22, Lidia Sent-Leben, 21, Magdalena Ściemińska-Kaczmarek, głosów 12. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku wyborów członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki-Sowiniec zostali Magdalena Mazurczak, Wiesława Piechota, Waldemar Szabo i Lidia Sent-Leben. Jaki plan na sołectwo ma nowa szefowa wsi? Rozbudowa będzie wreszcie tego klubu, o tyle, co tyle lat walczyliśmy. Nie będzie w całości, ale częściowo. Z nadzieją na powiększenie. Teraz będzie ogrodzony już ten plac. Gratulujemy wyboru, a mieszkańcom życzymy dobrej współpracy z Radą Sołecką.